Witam Was serdecznie na kanale Centurion. Po dłuższej przerwie, no i teraz dla niektórych może to być dłuższa, a dla niektórych może to być przerwa krótsza. Dla mnie czas jest takim pojęciem, że mógłbym całą noc rozmawiać z kimś na temat czasu, że tak powiem, i minęłaby chwila i minąłby ułamek czegoś, co ludzie nazywają wiecznością. Kiedyś prowadziłem dysputę z człowiekiem, dosyć krótką, bo logicznie pojął, że jeżeli czas kiedyś powstał, to znaczy, że go kiedyś nie było, a wieczność zatem nie jest czasem, tylko jest stanem, którego ludzie jeszcze nie rozumieją. Najgłębsze umysły, takie jak Stephen Hawking, czy jeszcze obecnie żyjący jego przyjaciel Kip Thorne, zastanawiali się nad tym, nad różnymi czarnymi dziurami w kosmosie i innymi takimi rzeczami. Tak więc tutaj kwestia, kiedy był ostatni film, przedostatni, to tak w odniesieniu do potrzeb kanału i wyjścia do widza, że tak powiem, z małym wyjaśnieniem widza nowego, widza starszego, tych, którzy przyszli, ze wspomnieniem tych, którzy odeszli z tego kanału, z uwagi na anonimowość waszą w stosunku do mojego umysłu, nie zaprzątam sobie tego po prostu, ponieważ nagrywam wtedy, kiedy przychodzi na to czas. A kiedy przychodzi na to czas, to czy człowiek decyduje o swoim losie, czy do człowieka należy każda jego decyzja? Czasami musi podjąć decyzję po prostu, bo jest zmuszony, bo sytuacja od niego tego wymaga, lub osoby jakieś od niego wymagają. Czasami jest to miłe, czasami nie jest to miłe. No, takie małe preludium, taka mała rozgrzewka, że tak powiem, dla Was w temacie, czym jest rozmyślanie. To ma bardzo dużo synonimów. Na przykład może to być zwykłe dumanie. Ktoś siedzi przy kominku, na przykład tam trzaska pięknie drewno i jest zadumane. Ktoś może siedzieć przy piecu, też będzie zadumany, patrząc, jak tam, mówiąc językiem literackim, pełga ogienek. To tu, to tam. Można siedzieć w lesie i też patrzeć się zadumane w ognisko. I oczywiście to jest lepsze niż telewizja, internet, Facebook i tak dalej. Tak to wygląda. No ale dumanie, zadumanie to jest taka forma, że tak powiem, jakby próby odcięcia się od czegoś, że tak powiem, żeby niejako spowolnić fale mózgowe, żeby umysł przestawił się na inne tory, czy obroty, czy częstotliwość działania, jakby kto chciał to nazwać. No i to jest dobre. Na przykład rozmyślanie może się wiązać na przykład z komponowaniem czegoś.
Ktoś na przykład siedzi i rozmyśla, żeby coś skomponować. Na przykład napisać wiersz, na przykład anegdotkę, może powieść, książkę. Nie mówię tutaj o na przykład napisaniu gwoli, tak a propos mojego zawodu, pisma procesowego, bo to rozmyślanie należy troszeczkę do mniej przyjemnych, no chyba że ktoś po prostu pasjonuje się tak bardzo taką akurat pracą, to rozumiem. Bulba, uspokój się, nie szalej tak. No widzicie, pies jest zajęty zabawą. Na przykład obmyślanie. Rozmyślanie może się wiązać na przykład z obmyślaniem. No i tutaj zobaczcie, jakie szerokie spektrum, czym może być rozmyślanie. Ktoś może na przykład obmyślić zgubny plan. Tak jak na przykład taktycy wojskowi myślą, jak zniszczyć tak zwaną żywą siłą przeciwnika. Tak to się nazywa w terminologii. Ale można też obmyślić na przykład jak, nie wiem, bulba, no przestań tarabanić mi się tu. No tak to już jest, jak jest piesor. Bulba, tutaj chodź. Chodź tutaj, skakuj. Hop. Połóż się. I leż grzecznie. Obmyślić na przykład, jak komuś pomóc, jeżeli jest w potrzebie. A dzisiaj nie brakuje takich osób. Wiecie, ostatnio taki filmik widziałem, jak pani w szkole powiedziała dzieciom, żeby pomogły sobie, pomagały sobie nawzajem. No i każde dziecko miało coś dać. Jeden chłopczyk miał pustą taką puszeczkę na jedzenie, więc wyszedł smutny z klasy, poszedł gdzieś tam. I to chyba był amerykański film, czy jakiś taki... No, chodzi mi o takie coś, co w korytarzach nieraz stoi, że jak podejdziesz się nachylisz, to tak woda sika. I to nie jest niehigieniczne, bo po prostu się wylewa woda, nie dotyka się tej rurki. On się napił wody, wrócił do klasy, otworzył pudełeczko, a tam różne produkty były żywnościowe. Kanapka, winogrona, marchewka, pomidorki. Rozejrzał się, które dziecko co ma i widział, kto mu co dał. Obmyślanie. Albo na przykład może to być opracowywanie. Na przykład jakiś inżynier musi opracować, jak zbudować drogę albo most, że tak powiem, albo na przykład inny inżynier musi opracować jakąś technologię. Mnóstwo jest takich synonimów tego słowa, czym jest rozmyślanie. Bo na przykład rozmyślanie może być na przykład deliberacją, czyli rozmową z kimś. Nie na zasadzie takiej, że jak to w telewizji nieraz słychać, ale panie pośle, ale ja panu nie przerywałem, ale proszę pozwolić mi dokończyć. Nie, to nie ma nic wspólnego z deliberowaniem. Chociaż słowo deliberować to dla mnie kojarzy się z takimi pustymi kaloriami duchowymi, niekoniecznie prowadzącymi do czegoś, aczkolwiek nie musi być to nic złego, bo nie trzeba być jakimś, jak to powiedział Moritz Haber na Złoto Dezerterów, czy ja jestem jakimś tantalem, żebym miał mieć taką głowę i wszystko obmyślać. Deliberacja, kontemplacja może być na przykład
Ktoś sobie siedzi na przykład w lesie samotnie i milczy, albo w górach czy nad zbiornikiem wodnym widzi wschód lub zachód słońca, albo mówię spokój i sielska atmosfera powoduje, że on kontempluje, myśli sobie nad tym, jak to wszystko funkcjonuje, jakie to jest piękne, jak to działa. To jest po prostu coś w tym stylu. Rozmyślanie. Na przykład czysta jego forma, jeżeli chodzi o kontemplację, to relaks właśnie, tak bym to powiedział. Nie mówię medytacja, bo to mi się źle kojarzy, że tak powiem. Ale nie mówię tutaj, że ktoś, kto medytuje, że zaraz trzeba być człowiekiem, który wejdzie na wiecu, na mównicę i pięścią będzie walił i wykrzykiwał, że medytacja jest zła. Nie, niech każdy sobie robi co chce, co uważa za słuszne, za stosowne. Ja nikogo do niczego nie zmuszam, nie namawiam. Ja nawet jak udzielam porady, to nie mówię komuś, co ma zrobić, tylko analizuję jego sytuację i mówię, co może zrobić, jakie są możliwości. Natomiast ciężar tego co nazywamy decyzją, będzie należeć już do tej osoby. Czyli skłaniam niejako ludzi do rozmyślania. No bo tak, jeżeli dostałeś to i to, taką sytuację, to ona się może rozwinąć w taki sposób, w taki lub w taki, albo jeszcze w taki. Albo jeszcze w kilka lub więcej sposobów, których ja nie przewidziałem, ponieważ nie wszystko da się przewidzieć. Są ludzie, którzy są nazywani potocznie na przykład cwaniakami. Ktoś nieraz może się pomylić i nazwać cwaniaka człowiekiem mądrym. Ale tylko dlatego, że cwaniak mu zaimponował. Natomiast cwaniak często okazuje się głupcem, ponieważ uważa, że jest najmądrzejszy. No a ja przytoczę klasyka, czyli mój ulubiony serial, gdzie sekretarz Krzepicki do prezesa Banku Zbożowego Nikodema Dyzmy powiedział: moim zdaniem, panie prezesie, nie ma takiego cwaniaka, na którego nie znalazłby się większy. No i to jest fakt. Dlatego rozmyślaniu, o którym ja tutaj chcę powiedzieć i mówię, powinna na przykład sprzyjać pokora. Pokora nie oznacza jakiejś nieporadności. Wręcz przeciwnie, można być wielkim mocarzem, a jednocześnie być pokornym. Ja na przykład widziałem osoby, które mają czy to siłę fizyczną, czy odnieśli sukcesy w różnych dziedzinach. Różnych dziedzinach. Ja nie mówię czego, tylko różnych dziedzinach. I kiedy wychwalano ich za ich dokonania, okazywali pokorę. A inni w takiej sytuacji się pysznili. A byli pomniejsi w stosunku do tamtych pierwszych. Jeżeli z pokorą patrzymy na siebie, bo pokora to nie oznacza myśleć o sobie gorzej, tylko oznacza myśleć o sobie mniej, albo oznacza myśleć o sobie w sposób trzeźwy i zrównoważony. Dlaczego taki temat wybrałem na dzisiejszą pogadankę? Dlatego, że dostrzegam w otoczeniu, a mieszkam
naprawdę w miejscu dosyć spokojnym jeszcze jak na dzisiejsze czasy, bo jak widzę to, co się dzieje chociażby w moim ojczystym mieście, no to tam ludzie mają trochę gorzej, mówię, jeżeli chodzi o święty spokój tak zwany. A święty spokój to jest bardzo dobry wynalazek. On sprzyja właśnie rozmyślaniu. I rozmyślanie powinno nam towarzyszyć, jeżeli chcemy być szczęśliwymi. Bo jak będziemy rozmyślać, na przykład, co naprawdę jest najważniejsze, no, ja sobie zawsze żartuję oczywiście, jak ktoś mówi, a najważniejsze jest to, a najważniejsze jest tamto, a ja mówię, najważniejsze to jest, żeby nie chodzić w ciasnych butach. Tak to właśnie jakoś jest. Bo wiele osób, zobaczcie, no, na przykład myślą dzisiaj, rozmyślają. Ja znam takie osoby, nawet spośród moich klientów niektórych. No bo gdybym ja wygrała w totolotka 1 000 000 zł, to by się moje kłopoty skończyły. No niekoniecznie. Zobaczcie, jak ci ludzie rozmyślają. Ja tak sobie kiedyś mówię, gdyby ludziom, na przykład, którzy są dłużnikami permanentnymi, czy to z własnej winy, czy z winy systemu ekonomicznego, który teraz jest obracany w taki sposób, w jaki się, mówiąc językiem innego klasyka, nie oglądam, ale wiem, że tak mówił, że nawet się fizjologom nie śniło, że sytuacja zmusza do ludzi do bycia dłużnikami, niewolnikami. Ja mówię dłużnicy, to bardzo często są to niewolnicy swoich własnych pragnień. Nakupowali sobie sprzętów i okazało się po nie w czasie, że telewizor im się opatrzył, samochód im się ojeździł, w domu zwiedzili wszystkie zakamarki, a potem siedzą na kanapie ze spuszczoną głową i myślą. Tylko że myślą destruktywnie. Popadają w zgubne nałogi, przyzwyczajenia i szukają rozwiązania i nie wiedzą, gdzie go znaleźć. A gdy ktoś im mądrze podpowiada i radzi, nie mówię, że Kowalski, Iksiński, czy Centurion, czy kto inny, tylko ktoś mądry, taki po prostu sobie ktoś, wyimaginowany tutaj teraz, wyimaginujcie sobie proszę kogoś takiego i mówi im mądrze, jak z tego wyjść, nie dociera to już do nich. Ponieważ brakowało im właściwego rozmyślania, zablakło im takiego czegoś jak refleksja nad tym, do czego dążyli. Dzisiaj jedni ludzie dzielą się od razu na obozy, na przykład jedni, czy się zaszczepić, czy się nie zaszczepić. Ktoś by zapytał, a ty, centurionie? A ja mówię, ja? Czy zaszczepić się, czy nie zaszczepić? Ja nie jestem od tego, żeby decydować, czy się zaszczepić, czy nie zaszczepić. Ja jestem od tego, żeby żyć swoim życiem, a nie czyimś i komuś mówić, czy się zaszczepić, czy nie. Nie jestem liderem, nie ciągnę za sobą ludzi, więc jest to absolutnie tylko i wyłącznie moją prywatną sprawą. Chociaż do tej prywatności coraz częściej próbują nam się różne osoby wkradać, mające większy lub mniejszy wpływ na nasze życie i na to, kim jesteśmy lub czym się stajemy lub możemy się stać. I tutaj nie ma znaczenia, czy mówimy o polityce, o ekonomii, czy o religii. Można ludziom powtarzać, ale nie rozumieją. Więc warto niekoniecznie, powiem, skupić się na sobie, ale jeżeli mamy tendencję, że chcielibyśmy coś zmienić na dobre, czyli poprawić świat, to warto byłoby, jeśli już, zacząć od poprawienia tego świata, to zacząć od siebie. Ale tego świata nie da się poprawić.
ani w pojedynkę, ani w dziesiątkę, ani w setkę, ani w tysiąc, ani w milion, ani w miliard, ani... Cała ludzkość nie potrafi. Sromotnie od tysięcy lat zawodzi. Dlatego, jak powiedział kiedyś to dobry mój znajomy, ten system rzeczy jest do wymiany. I słusznie mówił. Dlatego w obecności narastających trudności w naszym otoczeniu może narastać w nas niepokój. I tutaj warto właśnie założyć niejako taki hełm ochronny trzeźwego myślenia i zastanowić się, jak się przygotować na różne trudności. Przeliczyć na swoim duchowym, mentalnym kalkulatorze, co naprawdę się dla mnie liczy. Czy kupa szmelcu, który jest wokół mnie, która rzeczywistość dla ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jest cenniejsza? Ta, która ciebie otacza, czy ta, która jest wewnątrz ciebie? Od której trzeba byłoby zacząć, żeby coś się zmieniało? Czyż nie od tej, która jest wewnątrz ciebie? Co zrobisz, kiedy będzie ogarniać ciebie niepokój? Będziesz szukać rozwiązań po internetach? Nawet kanał Centurion nie jest receptą i lekarstwem. Bo sobie mówi tutaj na YouTubie taki człowieczek w okularkach fajnych albo śmiesznych dla niektórych, chociaż dla mnie to bardzo są fajne, takie sympatyczne. Kojarzą mi się z okularkami, które miała Sarah Connor na drugim Terminatorze, jak siedziała przy stole z nożem w ręku i rozmyślała i napisała No Fate, czyli nie ma przeznaczenia. Jest ten fragment na moim kanale. Noże w kinematografii trzeba podhasztagować. Hashtag noże w kinematografii. Sobie możecie zobaczyć. No fate, nie ma przeznaczenia. Każdy jest kowalem swego losu, mówi pożekadło. Ktoś inny powie, no ale nie każdy ma kuźnię i nie każdy ma narzędzia. Doprawdy? Naszymi narzędziami są doświadczenia, nierzadko ból, ale też i radość, a także zdolność i umiejętność do trzeźwego myślenia, do przemyśliwania. I nie chodzi o to tutaj, żeby usiąść jak dyzio marzyciel i rozmarzyć się i powiedzieć, o, rozmyślałem. Albo myśleć na przykład życzeniowo, że no bo ja bym tak chciał, to tak, jak skoro ja tak bardzo tego chcę, to tak będzie. Właśnie w tym jest rzecz, żeby z rozmyślania odnieść pożytek. A skoro wcześniej mówiliśmy o różnych synonimach, słowo rozmyślanie według słowników, no przynajmniej tych, do których ja mam dostęp, ma tak gdzieś około 80 synonimów, czyli wyrazów, określeń, pojęć bliskoznacznych. Ale to rozmyślanie to jest taka jakby duchowa siłownia, która może nas uczynić potężniejszymi w człowieku, jakim jesteśmy wewnątrz. A to pozwoli nam być silniejszymi i lepiej znosić trudności, które niechybnie na nas przyjdą. Warto, nie?
warto. Rozmyślanie w połączeniu z działaniem chroni. Pomyślałem sobie, że te parę minutek symbolicznych rozmyślania na głos do kamery dla was, Centurion dojrzał do tego dnia dzisiejszego i w zasadzie tyle. Dziękuję za uwagę. Bulbuniu, tam spójrz do kamerki. Mój pies orzety. No więc cóż, życzę wam dużo dobrego, jak to się życzy w dzisiejszych czasach, zdrowia.